Korzenie filozoficzne. Podczas występu Kenneta Copelanda w programie Praise the Lord sieci Trinity Broadcasting Network, gospodarz programu Paul Kuroch zapytał go: co to jest wiara? Po kilku minutach jąkania się w poszukiwaniu właściwej odpowiedzi, gość wydukał: to jest... coś jakby siła. To po prostu jest i trzeba się uczyć do tego podłączyć. Takiej też wiary uczono widzów Praise the Lord, aby gdy opanują już zdolność podłączania się do niej, mogli jej używać dla własnej korzyści. Gdyby sprawa nie była tak poważna, można by się śmiać na widok Copelanda, uznawanego za czołowy autorytet ruchu wiary, który z największym trudem silił się na definicję tego, od czego podobno jest ekspertem. Faktycznie jednak incydent ten wykazał, że zwolennicy ruchu wiary, zwanego też ruchem pozytywnego wyznawania, nie wiedzą, w czym tkwi istota prawdziwej wiary, ani jaki ma ona związek z naszą pozycją w Jezusie Chrystusie. Chcąc zrozumieć prawdziwą wiarę, warto uświadomić sobie najpierw, czym ona nie jest. A tu najbardziej pomocny okaże się ruch słowa wiary, który zdołał tylu chrześcijan wprowadzić w błąd co do jej natury. Poniższą analizę poświęcę zatem nie tylko ukazaniu wiary i jej działania w świetle Pisma Świętego, ale i ukazaniu tego, co wiarą nazwał ruch słowa wiary. Jeśli chcemy wyraźnie ujrzeć kontrast, powinniśmy rozważyć kilka elementów ruchu wiary. Powstało już kilka książek, które omówiły zagadnienie znacznie bardziej wyczerpująco, niż pozwala na to rozmiar niniejszego artykułu. Do ukazania prawdy nie potrzebujemy jednak szczegółowo zagłębiać się w każdy z tych elementów. Jeżeli nasze serca szczerze pragną prawdy, Duch Święty nas do niej doprowadzi. A to, co potem z nią uczynimy, zależy przede wszystkim od pobudek, które skłaniają nas do jej poszukiwania. Czy zastosujemy tę prawdę we własnym życiu, czy też wzgardzimy nią na rzecz zieleńszych na pozór pastwisk oferowanych przez zwodzicieli? Prawie wszyscy zwolennicy ruchu słowa wiary zgodzą się z definicją Kena Copelanda, iż wiara jest siłą, z której może sobie korzystać każdy wierzący bądź nie. Pat Robertson uznaje wiarę za jedno z niezmiennych praw wszechświata, które trzeba opanować, aby móc cokolwiek otrzymać od Boga. On także uważa, że każdy wierzący w Chrystusa, czy też nie, może korzystać z tych niezmiennych praw. Czy prawa Królestwa działają nawet wtedy, kiedy dana osoba nie jest chrześcijaninem? Tak, nie są to zasady tylko chrześcijańskie i żydowskie, tak jak prawo ciężkości nie jest prawem chrześcijańskim czy żydowskim. Mówimy o prawie uniwersalnym. Prawa Boże działają dla każdego, kto je zastosuje. Prawa Królestwa Bożego odnoszą się do całego stworzenia. Gdzie znajdziemy w Piśmie Świętym twierdzenie, że niewierzący mogą posługiwać się zasadami Królestwa Bożego? Nie są oni przecież w Królestwie Bożym, lecz w Królestwie Szatana. Toteż wszelkie stosowane przez nich zasady nie dadzą się pogodzić z prawami Bożymi, ale z taką bądź inną postacią czarów. A mówiąc konkretnie, w którym miejscu Pisma Świętego znajdziemy słowa pozwalające niewierzącemu korzystać z wiary jako niezmiennego prawa, aby mógł otrzymać to, czego pragnie? W żadnym. Pat Robertson prezentuje teozoficzną koncepcję Boga i stworzenia, wedle której sfera duchowa działa na podstawie niezmiennych praw, które odnoszą się do wszystkich. To jedna z kardynalnych zasad czarów, czego dowodzi choćby taki cytat z książki Gawaina i Juan Frostów Magiczna moc czarów. Jak prosty wieśniak, widząc po raz pierwszy gigantyczne turbiny i linie wysokiego napięcia, nie miałby pojęcia o korzyściach, jakie mógłby z nich wynieść, tak też wielu ludzi nie ma najmniejszego pojęcia o potężnych siłach kosmicznych, do których mogą się podłączyć. Lecz siły te istnieją i powinny być używane, jakkolwiek należy ich używać konstruktywnie, aby zmieniały Twe życie i, jeśli to możliwe, uczyniły świat lepszym. Czym zatem jest wiara, skoro nie jest siłą ani niczym w rodzaju niezmiennego prawa wszechświata? Jak określa ją Biblia? Większość chrześcijan, w tym niektórzy orędownicy słowa wiary, powołuje się tu na werset z listu do Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wyrywając ów werset z kontekstu, zwolennicy ruchu wiary dowodzą, że wiara jest czymś na kształt substancji, energii, która choć niewidzialna, pozwala swemu użytkownikowi osiągnąć to, czego on pragnie.
Dzieje się to mocą pozytywnego wyznawania i pozytywnego myślenia. Jeśli ktoś w coś wierzy i dodatkowo to sobie wyznaje, otrzyma to. Jeśli natomiast wyznaje negatywnie, to uzewnętrznia brak wiary i dozna negatywnych tego skutków. Gdyby taka była prawda, gdyby rzeczywiście zasada, na której opierają się założenia ruchu słowa wiary, była niezmiennym prawem przyrody, to wówczas, bez wyjątku, za każdym razem, gdy ktoś powiedziałby na przykład: mam już dość tego życia, umierałby. I analogicznie, bez wyjątku, za każdym razem, gdy ktoś powiedziałby na przykład: mam $1,000,000, otrzymywałby ów milion. Nie, zaprotestowaliby jednak nauczyciele słowa wiary. To nie wystarczy. Trzeba jeszcze wierzyć, że to się spełni. Jeśli jednak wiara w połączeniu z wyznaniem faktycznie uruchamia siłę sprawczą, to nie potwierdzają tego bynajmniej doświadczenia praktyków ruchu wiary. Rzesze zwolenników tego ruchu doznały gorzkich rozczarowań, że szczerze wierząc i gorliwie wyznając, nie doczekali się mimo tego żadnych skutków. Ich doświadczenia pokazały w praktyce, że taka koncepcja wiary nie jest zgodna z prawdą, lecz wynika z nieuzasadnionej interpretacji Słowa Bożego. Wskutek tego wielu ludzi nie tylko opuściło szeregi ruchu wiary, ale i straciło w ogóle zainteresowanie dla Jezusa Chrystusa i stało się rozbitkami w wierze, nie otrzymując tego, co obiecali swym wiernym naśladowcom nauczyciele ruchu słowa wiary. Jeśli przeczytamy fragment Hebrajczyków 11:1 w jego kontekście, spostrzeżemy, że wskutek wiary niejednokrotnie spotykają człowieka doświadczenia negatywne. Wymieniwszy niezwykłe osiągnięcia bohaterów wiary, autor listu podaje przykłady tych, którzy z powodu swej wiary musieli cierpieć. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani i poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Jeśli, jak twierdzi ruch wiary, osobę korzystającą z wiary według Słowa Bożego spotykają dobre rzeczy, niedowiarków zaś dręczą przeciwności losu, to dlaczego bohaterowie wiary cierpieli taki ucisk? Pytanie to nauczyciele ruchu wiary zazwyczaj ignorują. Cytują 11 rozdział listu do Hebrajczyków od wersetu 1-35 i na tym przerywają. Zmaganie się z przeciwnościami uchodzi wśród tych ludzi za żenujące, gdyż w swoim błądzeniu uznali to za dowód braku wiary. Gdyby któryś z nich przypadkiem zachorował, prędko usuwa się na jakiś czas ze sceny i jest chwilowo nieosiągalny. A przecież sama Biblia dowodzi, że definicja wiary proponowana przez nauczycieli słowa wiary jest błędna. Bardzo to poważny zarzut, jeśli zważyć, że cała nasza więź z Bogiem opiera się właśnie na wierze. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Hebrajczyków 11:6. Jeśli nauczyciele słowa wiary nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sprawiedliwi nierzadko cierpią, to odpowiedź z pewnością znajdziemy w Biblii. Miłującym prawdę Bożą ten świat może zaoferować wyłącznie cierpienia. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Prawdziwą wiarę należy więc zdefiniować jako ufność w dzieło odkupienia, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to pewność, że bez względu na to, co nas spotka, Jezus zwyciężył świat i wszystko współdziała dla naszego dobra. A to z kolei napełnia nas pokojem, który może płynąć tylko z przyjaźni z Bogiem. Innym, często mylnie interpretowanym przez ruch wiary wersetem biblijnym jest fragment z drugiego listu do Koryntian 5:7. W wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Apostoł Paweł chciał przez to rzekomo powiedzieć, że wiara to przekonanie, że otrzymamy coś, czego jeszcze nie mamy i nie widzimy. To również interpretacja błędna. Kontekst wersetu pokazuje bowiem, że Paweł nie ma tu na myśli dóbr materialnych czy zdrowia, lecz wiarę w to, że po śmierci będziemy blisko obcować z Chrystusem. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładajmy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Wiara jako dar. Inny aspekt wiary, tak wyraźnie ukazany w Piśmie Świętym, jest przez ruch słowa wiary albo pomijany, albo lekceważony,
albo znów mylnie interpretowany. Chodzi o naturę wiary. Według Biblii wiara jest bowiem darem od Boga. 1 Koryntian 12:9. A jako taka jest udzielana na podstawie woli Najwyższego, który pragnie doprowadzić swe dzieci do dojrzałości zgodnie z planem odkupienia. Taki obraz wiary kłóci się z koncepcją wiary jako siły wypełniającej cały wszechświat, do której każdy może się podłączyć bez względu na to, czy wierzy w Jezusa. W twierdzeniu, że niewierzący mogą korzystać z wiary, nie ma ani źdźbła prawdy. Jedyną duchową wartością, jaką posiadają niewierzący, jest bowiem świadomość istnienia Boga. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Kiedy z postanowienia Bożej łaski Duch Boży dotknie sumienia niewierzącego, osoba taka może z okazanej jej łaski skorzystać bądź nie. Poza tym maleńkim zaczątkiem poznania, danym każdemu człowiekowi w stworzeniu Bożym, zbawcza wiara w Chrystusa jest darem udzielanym tylko tym, których wybrał Bóg. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nasz Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wiary nie da się oderwać od łaski Bożej. Nie jest ona towarem tak tanim, że może go sobie używać każdy, stosując się do receptur filozofii: nazwij, a będziesz to miał. Jedyne liczące się w oczach Bożych uczynki związane z wiarą to uczynki sprawiedliwości, które dowodzą, że nasza wiara jest żywa. We wspomnianych wersetach Jakub aż trzykrotnie wskazuje, że prawdziwa wiara rodzi dobre uczynki, a uczynki te nie mają bynajmniej służyć naszej własnej korzyści, lecz korzyści innych. Wiarę można zatem zdefiniować jako dar ofiarowany przez Boga Jego dzieciom poprzez moc Ducha Świętego. Dar ten daje nam pewność zbawienia w Chrystusie i sprawia, że dojrzewamy w świętości i miłości. Gwarantuje nam też, że jeśli poświęcamy swoje ja na ołtarzu miłowania Boga i bliźniego, to wszystko, co spotka nas w służbie Bogu, czy to chwilowe dobrodziejstwa, czy uciski, w ostatecznym rozrachunku zadziała na naszą wieczną duchową korzyść, a także ku zaspokojeniu wszystkich naszych potrzeb w życiu doczesnym. Używanie wiary. Zwolennicy ruchu wiary starają się używać wiary za pomocą pozytywnych myśli i pozytywnego wyznania. Teoria opiera się na kilku fałszywych przesłankach, spośród których pokrótce przeanalizujemy trzy. Pierwsze. Człowiek jest Bogiem, bądź też istotą Bożego gatunku. Drugie. Jako Bóg, człowiek może czynić to, co Bóg, za pomocą słów powoływać do bytu rzeczy, które nie istnieją. Trzecie. Cierpienia Jezusa gwarantują boskie uzdrowienie i materialną pomyślność każdemu, kto to wyzna z wiarą. Przyjrzyjmy się każdej z tych tez i sprawdźmy, czy można je pogodzić z prawdą biblijną. Warto mieć na uwadze, że prawidłowa hermeneutyka, interpretowanie Biblii, wymaga rozpatrzenia oczywistego sensu danego fragmentu oraz jego kontekstu. Podstawą jest zasada, że Biblia interpretuje samą siebie. Interpretacje o charakterze mistycznym nie są zgodne z Bożym zamiarem, według którego Jego słowo ma być jasne dla wszystkich, którzy do Niego należą. Teza pierwsza. Przesłanka pierwsza, iż wierzący jest Bogiem lub kimś w rodzaju Boga, opiera się na błędnej interpretacji wersetu 6 z Psalmu 82, gdzie Bóg nazywa sędziów Izraela Elohim, oraz wersetów 34 i 35 z 10 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Jezus cytuje ten sam psalm w swojej rozprawie z żydowskimi przywódcami religijnymi. Goszcząc w programie Praise the Lord, Kenneth Copeland cytował psalm 82:6, chcąc dowieść, że nowonarodzeni wierzący są bogami. Następnie przekręcił sens wersetu listu do Filipian 2:5, wyrwał go z kontekstu, wyrażając pogląd, że powinniśmy uważać siebie za równych Bogu. W kręgach New Age funkcjonuje niepozorna, mało komu znana książeczka autorstwa Annelise Karin zatytułowana You Are Gods – Bogami Jesteście, proponująca tę samą tezę, którą stawiają nauczyciele ruchu słowa wiary, że wszyscy, którzy naprawdę są z Boga,
sami również są bogami. Tezę tę opiera autorka na wersetach Psalmu 82,6 i Jana 10,34-35. Jej argumentacja różni się od dowodzenia nauczycieli ruchu wiary tylko tym, że odwołuje się także do pism mormońskich. Prawidłowa egzegeza Psalmu 82,6, przyjmowana zresztą przez Kościół od samego początku, wskazuje, że Bóg nazywa sędziów Izraela mianem Elohim, gdyż piastują oni urząd sędziego. Gromi ich za niesprawiedliwe sądy nad ludem i ogłasza na nich wyrok śmierci. W Ewangelii Jana 10,34-35 Jezus także odnosi się do ówczesnych, zbuntowanych sędziów Izraela. Dowodzi im, jak bardzo mylą się, nazywając go bluźniercą za to, iż powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Słychać w jego słowach gorzką ironię. Jakże mogą się oburzać, gdy on nazywa siebie Synem Bożym, skoro sami uważają siebie za bogów. Wiedział, że nie rozumieją pism i że zostali skażeni przez te same filozofie ezoteryczne, które kalają naukę dzisiejszych bogoludzi. Jezus chciał im więc powiedzieć: skoro uważacie samych siebie za bogów, czemu przeszkadza wam, że ja podaję się za Syna Bożego? W tym miejscu nie zawadzi też odnieść się do logiki. Nauczyciele ruchu wiary głoszą, że boskość charakteryzuje tylko nowonarodzonych wierzących, a nie każdego człowieka. Lecz na poparcie tego poglądu cytują fragmenty, w których bogami nazwano ludzi grzesznych, zbuntowanych przeciwko Bogu. Ludzie, do których zwraca się Chrystus, nie są na nowo narodzeni, podobnie i izraelscy Elohim, o których mówi Psalm 82. Wynika stąd jasno, że nauczyciele ruchu wiary źle zinterpretowali wersety, które obrali sobie na poparcie swej tezy i ustawiają się w jednym szeregu ze zbuntowanymi sędziami Izraela. Nawet gdyby założyć, że Bóg uczynił człowieka jakimś pomniejszym bóstwem, to w dalszym ciągu koszmarnym bluźnierstwem byłby pogląd, iż jesteśmy równi wszechmocnemu Bogu lub Jezusowi Chrystusowi, jednorodzonemu Synowi Ojca, prawdziwemu Bogu w ciele. Copeland nie jest osamotniony w szerzeniu takich przekonań, towarzyszy mu orszak większości nauczycieli słowa wiary. Naukę o nieustannym wcielaniu się Boga głoszą nie tylko reprezentanci ruchu wiary. Według Earla Paulka, pastora w Atlancie, czołowego rzecznika teologii władzy, ciałem Bożym jest obecnie Kościół. Jest on w świecie współczesnym jedynym Chrystusem, jedynym wcieleniem Boga. Paulk odbiera urząd Chrystusa Jezusowi i przekazuje go Kościołowi. Tych, którzy takiego wcielenia nie chcą uznać, nazywa antychrystem. Najlepszy test ducha antychrystusowego to postawa wobec Kościoła. Nie chodzi o postawę wobec Jezusa. Jezus osobiście nie jest zagrożeniem dla żadnej społeczności, jeśli w społeczności tej nie działa żywy, dynamiczny Kościół. Stąd też duch antychrysta nie chce uznać, że Bóg jest tutaj, w Kościół wcielony. Popatrzmy na pewnych popularnych dziś showmenów, co naigrywają się z Kościoła. Spójrzmy na ich życie. Nie atakują Jezusa Chrystusa. Nie mówią o tym Jezusie, który żył nad brzegami Galilei. Atakują Orala Robertsa, Kenneta Copelanda i Jima Beckera. Atakują Kościół Jezusa Chrystusa i przedstawicieli tego Kościoła. Szyderstwo, krytycyzm to narzędzia, z których duch antychrysta korzysta wyjątkowo skutecznie. Jeśli rozważyć dokonania wymienionych ludzi, Paulk nie najfortunniej dobrał przykłady. Nauczyciele ci są bowiem przedmiotem kpin nie ze względu na swą wiarę, lecz godne potępienia czyny, które nawet świat uznał za bezbożne i sprzeczne z deklarowaną przez nich wiarą. Copeland na przykład poniża krew Chrystusa, twierdząc, iż śmierć Jezusa na krzyżu nie miała mocy zbawić nas duchowo. Beckera pozwano do sądu i skazano za nierzetelności finansowe. Powszechnie znane są fałszywe proroctwa Robertsa o jego medycznym programie misyjnym i Wydziale Medycznym Uniwersytetu Orala Robertsa. Jego proroctwa wygłaszane w imię Jezusa roją się od niespełnionych przepowiedni. W pogoni za sukcesem finansowym swych przedsięwzięć Roberts wielokrotnie narażał imię Jezusa na pohańbienie. Twierdząc, że wszelkie ośmieszanie tych ludzi płynie z ducha antychrystusowego, Paulk stawia tezę, że wyżej wymienieni są dziś Chrystusem na ziemi. Jeśli jednak Paulk ma rację, twierdząc, że duch antychrysta przejawia się dziś w krytykowaniu chrześcijan, to musi przyznać, że antychrystem jest zarówno on, jak i wielu jego towarzyszy, wyśmiewających i atakujących na przykład Dave'a Hunta za książkę Zwiedzione chrześcijaństwo. A może Dave nie jest członkiem ciała Chrystusowego, skoro wytyka duchowe pomyłki? Myśl, że Chrystusem Bożym może być ktokolwiek inny niż sam Jezus, nie jest biblijna. Nie jest też niczym nowym. To gnostyczna herezja potępiona już w pierwszym stuleciu chrześcijaństwa.
Paulk i inni przywłaszczając sobie tytuł Chrystusa, uderzająco przypominają teozofa Johna Dewaya, który pisał: objawienie Boga w jednym człowieku, Jezusie, dowodzi możliwości podobnego objawienia we wszystkich ludziach. Co gorsza, przypominają się w tym miejscu także słowa Lucyfera. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Lecz Bóg ma odpowiedź dla nauczycieli słowa wiary, tak jak ma odpowiedź dla teozofów, mormonów, czarnoksiężników, czarowników i każdego, kto rości sobie prawo do zmieniania rzeczywistości zarezerwowanej jedynie dla Boga. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Bo tak mówi Pan, Stwórca Niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział? Kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Ileż to razy musi Bóg dowodzić swojej słuszności, zanim zbuntowany, samolubny człowiek nauczy się korzyć przed Nim, jako przed jedynym, któremu należy się tytuł Boga. Boskość człowieka to inna, kardynalna reguła czarów, pod którą podpisali się nauczyciele ruchu wiary. Ściąganie księżyca to symbol idei, iż naprawdę jesteśmy bogami, albo iż przynajmniej możemy nimi się czasami stawać w rytuale i fantazji. Oddaję to cytat zamieszczony na wstępie katalogu całej Ziemi. Naprawdę jesteśmy jak bogowie i powinniśmy usiłować być w tym dobrzy. Neopogański Kościół Wszystkich Światów wyraził tę ideę słowami: Tyś jest Bogiem, boginią. Kenneth Copeland wyraził tę ideę twierdzeniem, że powinniśmy myśleć o sobie jako o równych Bogu. Paradoksem jest, że wielu chrześcijan, którzy poczuli się oburzeni bluźnierczymi słowami Shirley MacLaine „Jestem Bogiem”, w jednej ze scen filmu Na krawędzi zarazem broni nauczycieli ruchu wiary, którzy wygłaszają podobne deklaracje. Jedyni bogowie, jakich poza Bogiem Wszechmocnym wymienia Biblia, to bóstwa fałszywe. Ci, którzy podają się za bogów, a nimi nie są. W najlepszym razie można orzec, że twierdzenia bogów słowa wiary wznoszą się na grząskim gruncie, na którym na pewno nie można budować żadnej najważniejszej nauki. Teza druga. Tezę drugą ruchu słowa wiary, że wierzący mogą powoływać do bytu rzeczy, które nie istnieją, oparto na błędnej interpretacji wersetu 17 z 4 rozdziału Listu do Rzymian. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę w Abrahama, Ojca nasz wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Główna przyczyna, dla której nauczyciele słowa wiary pragną przyswoić sobie boskość, tkwi w mniemaniu, że w ten sposób będą mogli przyswoić sobie Bożą moc. Na dowód, że mogą powoływać do bytu to, co nie istnieje, cytują właśnie werset Rzymian 4,17. Prawidłowa egzegeza tego wersetu wykaże jednak wyraźnie, iż odnosi się on wyłącznie do wszechmocnego Boga i do Jego aktu stwórczego. Dotyczy raczej stworzenia świata materialnego z niczego niż wypowiadanych przez Niego słów. Mimo to samozwańczy bogowie chcą czynić to, co czynić może tylko prawdziwy Bóg Wszechświata. Stwarzać z niczego rzeczy materialne, których będą mogli używać wedle woli. Bóg i do tego kłamstwa ma odpowiedni komentarz. Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy?
Na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniądz się wyszło z łona? Ograniczone miejsce nie pozwala przytoczyć pełnego brzmienia Bożej nagany. I to nagany za co? Za to, że Job oddawał chwałę Bogu, że opowiadał przyjaciołom o cudownych jego dziełach, ale uznał przy tym, że wie, co można o Bogu powiedzieć. Tymczasem żaden człowiek nie zna Boga z wyjątkiem tego, kto nam Go objawił, Jezusa Chrystusa. Jezus nie objawił nam o Bogu wszystkiego, gdyż wciąż nie pojmujemy w pełni całej Jego natury i nie pojmujemy, póki nie ujrzymy Go twarzą w twarz. Boża moc twórcza wymaga wiedzy nieosiągalnej dla śmiertelnika, ale mizernym ludziom zdaje się, iż mogą Boga naśladować w Jego akcie stwórczym. To bluźnierstwo. Nie umieją nawet odpowiedzieć na pytanie o Bożą moc twórczą, tak jak nie umiał Job, człowiek, o którym sam Bóg wydał szatanowi świadectwo, że drugiego tak sprawiedliwego nie ma na ziemi. Twierdzi się, że skoro nowonarodzeni wierzący mają w sobie moc Ducha Świętego, to mogą czynić to samo, co czynił Jezus i to samo, co czynił Bóg, gdy stwarzał niebo i ziemię. W rozumowaniu tym jest jednak wada, która zupełnie je dyskwalifikuje. Otóż Duch Święty został dany jako poręka naszego zbawienia. Daje nam moc, abyśmy byli świadkami Bożego zbawienia w Jezusie Chrystusie i abyśmy wiedli świątobliwe życie w zgodzie z wolą Ojca. Jeśli w naszej służbie Bogu objawi się nadprzyrodzona moc, to nastąpi to tylko z woli Ducha Świętego, który działa według woli Bożej. Nie możemy żądać od Ducha Świętego, by Jego moc dokonywała czegokolwiek, co nie jest wolą Ojca. Tego rodzaju próby stawiają nas w jednym szeregu z czarnoksiężnikiem Szymonem, pragnącym nabyć moc Ducha Świętego, aby się nią potem dowolnie posługiwać. Istota jego grzechu polegała nie tylko na oferowaniu pieniędzy za dar Boży, ale na żądzy władania mocą. Jeśli pragniemy dowiedzieć się, w jaki sposób Bóg chciałby się nami posłużyć, najlepiej zróbmy, biorąc przykład z Jezusa i naśladując Jego pokorę. Po pierwsze, musimy znać Jego wolę i uczyć się żyć zgodnie z nią, a wtedy będziemy szczęśliwi, że Bóg używa nas tak, jak sam chce. Nie będziemy tracić czasu na rozmyślanie o braku dóbr materialnych czy kiepskim zdrowiu, ale skoncentrujemy się na służeniu innym. Wielkie prawdy Boże wydają się paradoksem dla tych, którzy idą na potępienie. Ci, którzy mają być mocni, muszą stać się słabi. Ci, którzy mają być mądrzy, muszą stać się głupi. Ci, którzy mają być wywyższeni, muszą się ukorzyć nie tylko przed Bogiem, ale i przed ludźmi. Czyż to nie całkowite przeciwieństwo imponujących twierdzy herezji słowa wiary? A wbrew pogardliwym kpinom tych, którzy nie chcą godzić się z tymi bezbożnymi roszczeniami do boskości. Nie brakuje relacji ludzi wyrwanych z ich ucisku, z których wynika, że życie w ruchu wiary nie tak znów różni się od reszty ludzi. Jak w każdej innej grupie społecznej spotykamy tu ubóstwo, choroby, brak wyrozumiałości. Powinien to być sygnał, że nauki ruchu wiary nie przystają do prawdy Pisma. Podobnie jak u faryzeuszów i sadyceuszów w czasach Jezusa, świętość wielu nauczycieli ruchu wiary jest tylko zewnętrzna. Wypowiadają słowa wielkie, imponujące, jakby objawiali nowe prawdy, których nikt dotąd nie znał. Teza trzecia. Z tezą trzecią wiąże się szczególna interpretacja Izajaszowego proroctwa o cierpiącym Chrystusie. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Według rozumienia ruchu wiary, z racji fizycznego cierpienia Chrystusa, jesteśmy już uzdrowieni od wszelkich dolegliwości fizycznych. Wspomnieliśmy, iż podstawową zasadą interpretacji Pisma jest pozwalanie mu, aby interpretowało się samo. Aby właściwie zrozumieć ten ustęp, powinniśmy zajrzeć do Nowego Testamentu, gdzie apostoł Piotr, pisząc o odkupieniu dokonanym przez Jezusa, nawiązuje do wersetu 5 z 53 rozdziału Izajasza. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Widać stąd, że uzdrowienie, o jakim mówi Izajasz, jest uzdrowieniem od grzechów, tych grzechów, które Jezus sam poniósł na swoim ciele. Jeśli, jak twierdzą nauczyciele słowa wiary,
poprzez wyznawanie z wiarą swojego zdrowia mamy zagwarantowane boskie uzdrowienie, to musi być jakiś inny fragment biblijny, który by to potwierdzał. Tak ważna doktryna musi posiadać przynajmniej jedno mocne oparcie w piśmie. Niestety, takiego nie ma. Aby uciec od konsekwencji wyraźnej w piśmie nauki o tym, że Jezus cierpiał za nasze grzechy, a nie za nasze zdrowie, głosiciele słowa wiary proponują kolejną bluźnierczą herezję. Naukę o duchowej śmierci Jezusa opartą na wymyśle, że po ukrzyżowaniu Jezus musiał jeszcze w piekle cierpieć męki i szyderstwa szatana i jego pachołków. Oto słowa Kenneta Copelanda. Śmierć Jezusa Chrystusa nie była tylko śmiercią fizyczną. Gdyby miała to być śmierć tylko fizyczna, to już Abel zapłaciłby cenę za grzechy ludzkości. To on był pierwszym człowiekiem, który umarł, bo czcił Boga i Jego Słowo. To z nim po raz pierwszy po upadku człowieka Bóg postąpił w sposób proroczy. Każdy prorok pod przymierzem abrahamowym zapłaciłby za nasze odkupienie, gdyby chodziło tylko o śmierć fizyczną. Lecz on, Jezus, pozostawał w otchłani piekielnej, w trzewiach ziemi przez 3 straszliwe dni i nocy. Był posłuszny aż do śmierci i oddał się w ręce nieprzyjaciela Boga, szatana. Różnica pomiędzy Adamem a Jezusem tkwi w tym, że Jezus popełni to z wyboru, nie zaś jako zdradę. Uczynił to, aby zapłacić za zdradę Adama. Z Jezusem stało się to samo, co stało się z Adamem. Został oddzielony od Boga. W jego duchu zamieszkała duchowa śmierć. Jeśli cena za odkupienie człowieka miałaby obejmować tylko śmierć fizyczną, to by nie wystarczyło. Gdyby Jezus nie umarł duchowo, to nigdy by nie umarło jego ciało. Powyższe to czczy wymysł nie mający oparcia w Biblii. To nie szatan rządzi piekłem, ale Bóg sprawuje nad nim władzę. Któregoś dnia szatan sam zostanie więźniem piekła. Popularny obraz piekła jako miejsca władania szatana i demonów pochodzi z pogańskich mitologii. Według Copelanda śmierć Jezusa na krzyżu nie wystarczyła, aby zbawić nas duchowo. Tymczasem Pismo Święte często powtarza, że zostaliśmy odkupieni duchowo dzięki krwi, którą przelał Chrystus. Nie ma słowa o mękach Jezusa w piekle. Opinia, że zbawienie zawdzięczamy czemukolwiek innemu niż śmierć Chrystusa na krzyżu, to uwłaczanie Jego krwi. To inna Ewangelia, która nikomu nie da zbawienia. Taki jest jedyny możliwy wniosek. Nie znaczy to, że z odkupieniem nie wiąże się też uzdrowienie fizyczne, ale że ma ono znaczenie drugorzędne wobec uzdrowienia duchowego. Nie ma gwarancji, że w tym życiu wierzący dostąpią uzdrowienia z absolutnie wszelkich chorób. Niełatwo to przyjąć niejednemu cierpiącemu, który w ruchu wiary dostrzegł dla siebie szansę. Lecz faktem jest, że choć Bóg nadal uzdrawia ludzi z fizycznych dolegliwości, to uzdrowienie następuje według Jego nieprzeniknionego planu wobec życia danej osoby. Czy jest to wieść pesymistyczna w porównaniu z pozornie optymistycznym przesłaniem ruchu wiary? W żadnym razie. Zdrowie duchowe liczy się daleko bardziej niż zdrowie fizyczne, a tylko Bóg wie, co będzie w tym celu dla nas najlepsze. Wbrew twierdzeniom nauczycieli słowa wiary, fizyczna słabość nieraz staje się źródłem chwały Bożej. Jest to pociecha dla osób cierpiących fizycznie, w odróżnieniu od oferowanej przez ruch wiary obietnicy zdrowia fizycznego, niosącej wielkie rozczarowania tym chorym, którzy mimo żarliwego wyznawania swego uzdrowienia nie mogą go doświadczyć. Nie można wyznawać czegoś, czego Bóg nam nie obiecał. Jeśli zaś Bóg coś nam obiecał, to Biblia poleca nam nie wyznawać czy żądać od Boga, lecz prosić. Uważne studium wersetu 11 z 45 rozdziału Izajasza, mylnie interpretowanego przez nauczycieli słowa wiary, pokazuje, iż to Bóg jest władcą i żądać od Niego nie mamy prawa. Czytając werset w kontekście całego rozdziału i wedle zasad poprawnej egzegezy spostrzeżemy, że Bóg gani tych, którzy usiłują dyktować Mu kroki. Słowa te nie zachęcają do rozkazywania Bogu, ale stwierdzają, że bezbożni usiłują rozporządzać Bogiem. Są zatem wypowiadane jako oskarżenie. Gdyby boskie uzdrowienie faktycznie było obiecane w Słowie Bożym, to na tej podstawie trzeba by wysnuć wniosek, iż doskonałe zdrowie musi oznaczać uniknięcie śmierci. A logicznie rzecz biorąc, nawet procesu starzenia się. Starzenie się jest przecież bezpośrednim skutkiem przekleństwa rzuconego na Adama i nieuchronnie wiedzie do śmierci. I oto niektórzy luminiarze ruchu wiary, zawsze pełni nowych pomysłów, głoszą, że gdy już wystarczająca liczba chrześcijan pozna tajniki niezmiennych praw boskiego uzdrowienia, to pokonają nawet śmierć. Nie znajdując w Biblii żadnego oparcia dla takiego poglądu, wywiedli go oni logicznie ze swej doktryny o zdrowiu i bogactwie.
Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, że do czasu zmartwychwstania i naszego wyjścia na spotkanie Panu na obłoki pozostaniemy w naszym ciele poddani śmierci. Nasze obecne ciała nie zostały jeszcze odkupione. Gdyby tak było, to oddając życie Chrystusowi od razu stawalibyśmy się nieśmiertelni. Wówczas zresztą niepotrzebna by była wiara do nawrócenia. Każdy, kto zobaczyłby fizyczną przemianę nowo nawróconego człowieka na podstawie widzenia, a nie wiary, stawałby się chrześcijaninem. Pogląd, że niektórzy mocarze wśród wierzących osiągną nieśmiertelność jeszcze przed zmartwychwstaniem, stanowi jedno z założeń niektórych ugrupowań ruchu wiary, zwłaszcza wywodzących się z ruchu deszczu późnego, objawionych synów Bożych. Są to jedne z najbardziej odstępczych nauk, oparte na pojęciu wiedzy objawionej, czyli szczególnego zrozumienia tajemnic Słowa Bożego, udzielanego tylko nielicznym wybrańcom. Wiedza objawiona. Swą niebiblijną doktrynę nauczyciele ruchu wiary uzasadniają twierdzeniem, iż Bóg obdarzył ich większym niż innych zrozumieniem Słowa Bożego. Nazywają to wiedzą objawioną i utrzymują, że Słowo Boże nie przynosi skutków tym, którzy usiłują je pojąć umysłem, gdyż głębsze prawdy Boże można pojąć jedynie w duchu. Ponieważ zaś oni sami posiedli sekret słuchania Boga właśnie duchem, przeto otrzymali zrozumienie, jakiego nie udziela się tym, którzy posługują się tylko umysłem. Okazuje się zatem, że jak w przypadku wszystkich sekt ruchu słowa wiary opiera się na przesłance, iż umysł jest wrogiem Boga i trzeba go odrzucić na rzecz porozumienia za pomocą wyłącznie ducha. Przeoczono tu jednak pewną prawdę, że bez względu na to, skąd pochodzi dana myśl, nasz umysł musi ją ocenić na podstawie jej zgodności z Pismem Świętym. Osobie o skłonnościach do mistycyzmu idea odrzucenia umysłu wyda się kluczem do wszelkich tajemnic Bożych i statusu kapitana własnego losu. Jednak poważnie wierzącemu, zdecydowanemu iść za Jezusem bez względu na cenę, koncepcja ta pachnie czarnoksięstwem. Wiara w wiedzę tajemną wyrasta z gnostycyzmu, greckiej filozofii, głoszącej wyzwolenie od ograniczeń fizycznego świata za pomocą wiedzy wyższej. Klucz do wiedzy wyższej może zdobyć tylko członek kasty wtajemniczonych w gnozę, gdyż wtajemniczenie owo daje mu władzę nad sferą fizyczną. Gnostycyzm wkradł się do kościoła właśnie pod hasłami wyższego wtajemniczenia. To tę ideę obalał Paweł w liście do Kolosan, wskazując na jedyną tajemnicę Bożą ukrytą w Chrystusie, który jest w nas jako nadzieja chwały. Gnostycyzm i jego współczesny odpowiednik, poselstwo ruchu wiary, oferują pewną formę magiczną, która jednakże, mimo twierdzeń pewnych osób, którym praktyki magiczne przyniosły wymierne korzyści, nie zdaje egzaminu. Magiczne kapłaństwo. Crowe tak definiuje termin magia. Słowo magia przyszło do nas za pośrednictwem łaciny i greki z języka perskiego, wywodząc się od słowa oznaczającego dzieło kapłanów albo mędrców. Działalność tego rodzaju była i jest wykonywana dla dobra ludzkości. Słowo to zmieniło jednak pierwotne znaczenie i obecnie jest zazwyczaj stosowane do określenia czynów samolubnych, a nawet szkodliwych. Wielu autorów dla czynów tego rodzaju rezerwuje miano czarnej magii, lecz ta bywa często parodią bądź perswazją dzieł dokonywanych przez kapłanów. Bliższe spojrzenie na koncepcję wiedzy objawionej wykaże, iż ludzie twierdzący, że otrzymali ją od Boga, stawiają się właśnie w pozycji kapłanów. Głoszą bowiem, że zwykły chrześcijanin nie może wiedzy objawionej otrzymać sam, a wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela słowa wiary, który pełni rolę pośrednika pomiędzy nim a Bogiem. Kapłan ruchu wiary udziela tejże wiedzy tajemnej osobom gotowym uznać jego kapłańską rolę. Oczywiście nie używa się nigdy słowa kapłan, gdyż to zwróciłoby chrześcijanom uwagę na niebiblijność urzędu, jaki nauczyciele ci sobie przypisali. Kapłan jest jednak kapłanem nie na podstawie samej nazwy, lecz tego, co wykonuje. W odróżnieniu od prawdziwych sług Jezusa, kapłani oczekują, a nieraz i żądają, rekompensaty od ludzi, którym służą nauczaniem i modlitwą wstawienniczą. To charakterystyczna cecha nauczycieli ruchu wiary. Ich uczniowie dowiadują się, iż aby modlitwa była skuteczna, muszą posiać ziarna wiary w organizacji misyjnej danego nauczyciela kapłana. Podkreśla się i to mocno, iż dar finansowy dowodzi zgodności między daną osobą a nauczycielem. Bez takiej zgodności modlitwy nie będą przez Boga wysłuchane. Aby zatem osiągnąć korzyści z sekretnej wiedzy, którą Bóg powierzył tylko im, trzeba się stać partnerem ich organizacji misyjnej.
Inna technika z oręża czarów stosowana przez kapłanów słowa wiary to punkt kontaktu. Trzeba mianowicie dotknąć czegoś, czego dotknął kapłan, bądź nad czym się modlił, aby jego magiczna siła przeszła na wierzącego. Zasadę tę per excellence stosują m.in. Oral Roberts, Rex Humbard, Robert Tilton, Peter Popoff i John Avanzi. Kapłani magii nie wzdragają się przed użyciem klątw bądź gruźb, aby wymusić na naiwnych poddaństwo duszy i portfela. Słuchacze dowiadują się, że jeśli nie prześlą daru wiary i to w największej osiągalnej dla nich kwocie, to nie mogą oczekiwać, że Bóg da im cud. Jednak groźba nigdy nie brzmi w pełni jak groźba. Kapłani wykorzystują sformułowania typu cud mógłby nie nastąpić, zamiast na przykład cud nie nastąpi. Tę samą zasadę niejednoznaczności stosuje się też w drugą stronę. W obietnicach dla uczniów, które na przykład będą mogły się spełnić, ale nie, że się spełnią na pewno. Przykład takiej praktyki znalazłem w apelu Orala Robertsa o środki finansowe z lutego 1990 roku. Bóg dał mi słowo dla ciebie. Wierzę, że pomoże ci on w tym miesiącu złą wieść przezwyciężać dobrą wieścią. Wyróżnienie Robertsa. Autor apelu nie pisze, pomoże ci on, lecz zmyślnie opatrzył swą obietnicę komentarzem. Wierzę, że pomoże ci on. Dzięki temu spełnił też wymogi prawa i Poczta Stanów Zjednoczonych nie może odmówić mu obsługi z tytułu zbierania środków finansowych za pomocą fałszywych twierdzeń. Komentarz wierzę, że pozwala mu też uniknąć pozwania do sądu za niedopełnienie obietnicy. Następnie Oral Roberts, czy też jego pracownik pisze, trzymasz w dłoniach list, który jest w sposób nadprzyrodzony pomyślany jako źródło cudownej informacji i pokrzepienia. Zrodził się on z boskiego słowa wiedzy, które Bóg objawił mi dzisiaj rano. Kiedy przeczytasz następne słowa, do których napisania skłania mnie Duch Święty, w tej właśnie chwili przez wiarę, to spodziewam się, że szkodliwe skutki jakiejkolwiek złej nowiny, która być może cię dosięgła, zostaną usunięte przez pewną potężną, osobistą, dobrą nowinę, która przychodzi od Boga za moim pośrednictwem do ciebie. Wyróżnienie Roberts. Czytelnicy podobnych listów rzadko uświadamiają sobie, że kapłan taki twierdzi, iż otrzymał od Boga natchnione słowo o autorytecie równym Biblii, a jest to praktyka wśród nauczycieli ruchu wiary dość powszechna. W następnych słowach Roberts informuje wszystkich swoich prenumeratorów. Czuję, że Jezus chce, abym przesłał ci małą plakietkę, która głosi. Nie bój się, tylko wierz. Plakietka ta jest punktem kontaktu, osobistym Słowem Bożym do ciebie, że możesz przemienić swoją złą nowinę w dobrą nowinę. Lecz ażeby plakietkę tę otrzymać, trzeba odpowiedzieć na apel Robertsa, załączając arkusz modlitewny z wyszczególnionymi potrzebami. Oral Roberts położy na niego swoją prawą rękę, przez którą, jak czuje, płynie moc Boża. W dalszych słowach wyjaśnia. A teraz bardzo ważna sprawa. Z wiarą dołącz do listu zwrotnego dar ziaren wiary dla Boga. Kiedy będziesz wysyłał swój dar dla naszej misji, chcę, abyś uczynił drugą rzecz, którą Jezus nakazał uczynić w sprawie prawdziwego ziarna wiary. Mówi on, że aby zdarzył się nas cud, trzeba zarówno siać, jak i mówić. Takie jest Jezusowe prawo czynienia z naszej wiary ziarna. Powiedz to sobie głośno. Sieję moje ziarno ze względu na potrzebę przeniesienia mojej góry złej wiadomości. Wyróżnienia Roberts. Jeśli Oral mówił prawdę, jeśli wierzył, naprawdę wierzył, że Jezus chciał, aby wszystkim prenumeratorom wysłano wspomnianą plakietkę, to dlaczego jej po prostu nie wysłał? Dlaczego najpierw domaga się zobowiązania finansowego od każdej osoby? Odpowiedź mamy oczywiście gotową. Plakietka nie zadziała jako punkt kontaktu, dopóki dana osoba nie wyśle swego daru ziaren wiary. Wielu ludzi, zwłaszcza uważanych za uzdrowicieli, wykorzystuje w celu gromadzenia funduszy właśnie metodę punktu kontaktu. Co miesiąc rozsyłają taki czy inny tani gadżet opakowany w górnolotnie brzmiący szmirowaty apel o pieniądze. Nauczyciele ci nakazują uczniom albo na przykład namaścić się zawartością tej przesyłki, albo potrzeć nią bolące miejsce, albo też owinąć ją wokół szyi i tym podobne nonsensy, a następnie odesłać ją, aby kapłani mogli pomodlić się nad nią powtórnie. Niektóre przykłady to chusta modlitewna Orala Robertsa, czy wizerunek podeszw butów Roberta Tiltona, służący do stawania na nim podczas modlitw. Jednym z najdziwniejszych pomysłów jest złota podkowa Rexa Humbarda,
którą trzeba sobie wieszać na szyi na tasiemce dostarczonej przez jego speców od gromadzenia pieniędzy. Gadżety te są przeważnie zaopatrzone w komentarz, że punkt kontaktu może zadziałać tylko wtedy, jeśli obdarowany prześle możliwie największy dar finansowy. W czym jest to lepsze od skandalicznego sprzedawania odpustów, które rozniesiło płomień reformacji? W czym jest to lepsze od znienawidzonego przez Jezusa kapłaństwo księstwa? Niestety, szwingle te obliczone są przede wszystkim na osoby starsze i niedołężne, skłonne chwytać się wszelkich desek ratunku. Kapłani ruchu wiary iście po mistrzowsku usadzili się na tronie pośredników między ojcem a jego dziećmi, które padają ofiarą ich fałszywych obietnic. Zdołali zbudować w ramach kościoła sektę, która zagraża tkance wiary i niszczy życie lokalnych wspólnot. Zaraza rozrasta się jak rak, a to głównie dzięki mass mediom, zwłaszcza chrześcijańskiej telewizji, radiu i literaturze. Potężna machina hipnotyzuje ludzi młodych w wierze, niedojrzałych, łatwowiernych, którzy dają sobie wmówić, że nie można podejść do Boga ani też nic od Niego otrzymać, jeśli nie uzna się nauk orędowników słowa wiary. I wyzbywają się własnej wiary, polegając na wierze swoich nauczycieli. Skołowani wierzący. Nie doświadczając finansowego Eldorado, zwolennicy ruchu wiary zaczynają cierpieć od dotkliwego poczucia winy, sądząc, że nie mają dość wiary, aby otrzymać to, czego pragną. Poczucie winy wzmaga się jeszcze pod wpływem oskarżeń z ust ich nauczycieli, zarzucających im brak wiary w ich słowa. To nie nauczyciel się myli, ale uczeń. Jeśli zatem pragnie on żyć zgodnie z Bogiem, to musi się jeszcze wiele o wierze nauczyć. Musi wydać jeszcze dużo, dużo pieniędzy na kasety, książki oraz ziarna wiary. Zasili to oczywiście skarbce kapłanów. Kapłani słowa wiary zarabiają więc bez względu na to, czy ich uczniowie otrzymują błogosławieństwa materialne, czy też nie. Tych, którzy nie doświadczają zdrowia i pomyślności, przekonuje się, iż nie nauczyli się władać prawami sukcesu i tak zwanego boskiego uzdrowienia. Muszą zatem kupować kolejne kasety, książki i publikacje, nie wspominając już o gadżetach, punktach kontaktu. A nie ma nic za darmo. Nawet jeśli jest, to z komentarzem, że niezbędny jest dar finansowy, aby dowieść ich wiary. Ci, którym udało się doświadczyć zdrowia i materialnego dobrobytu, sami z siebie chcą się uczyć dalej, aby mieć jeszcze więcej. W końcu nawet człowiek najbogatszy i najzdrowszy znajdzie w życiu jakiś odcinek wymagający ulepszenia, na którym może skupić uwagę. Zatem i oni nie przestaną kupować i przesyłać kapłanom kolejnych darów. Cóż jednak myśleć o świadectwach osób, które dzięki praktykowaniu nauk słowa wiary doświadczyły pomyślności? Nauczyciele ruchu wiary urządzają sobie zabawy w liczby. W wielomilionowej rzeszy ich zwolenników zawsze znajdzie się szereg osób, które stwierdzą, że po wysłaniu daru ziarna wiary doświadczyły niebywałego sukcesu finansowego. Lecz takie świadectwa usłyszymy również w gronie osób praktykujących czary oraz praktyków innych metod, obiecujących pomyślność materialną w zamian za dar finansowy. Gdybym w tej chwili zwrócił się do kilkuset tysięcy osób i oznajmił im, że staną się bogaci, drapiąc się po nosie w samo południe przez 10 dni z rzędu, to z pewnością w tak wielkiej rzeszy znalazłoby się szereg osób, które już to odziedziczyły majątek, już to dostały podwyżkę, co nie było oczywiście skutkiem mojej rady, ale normalnego biegu wypadków. Lecz osoby te skojarzyłyby zapewne niespodziewaną odmianę losu z zaleconym przeze mnie postępowaniem i to tylko dlatego, że po prostu chciały mi wierzyć. Sprawdzianem Bożego pochodzenia danej nauki jest nie jej pozorna skuteczność, lecz jej zgodność z prawidłowo odczytanym Pismem Świętym. Buta. Jednym z najgorszych znamion działalności kapłanów ogarniętych rządzą zysku jest ich buta i pogarda, z jaką traktują swoich zwolenników. Wzrokiem miotają błyskawice, potrafią wyzywać słuchaczy od głupców, rzucają na nich klątwy, jeśli nie zechcą zasiać ziarna wiary. Niektórzy posuwają się nawet do tego, by straszyć swoich uczniów, że niezasiewanie pieniędzy w tej konkretnej organizacji sprowadzi na nich wielkie katastrofy. Nędzę, choroby, rozwody i inne przekleństwa. Nauczyciele słowa wiary głośno chełpią się doskonałym zdrowiem i obnoszą się z bogactwem, jakie zyskali na frymarczeniu Słowem Bożym. Możecie być jednak pewni, że każdy z nich zadbał o to, aby ziemskie te skarby dobrze ubezpieczyć przed pożarem i kradzieżą, ich majątek obejmie też polisę ubezpieczeniową na zdrowie. Podobnie jak my, wychodząc z domu, oni także dobrze zamykają za sobą drzwi. Szczycąc się sukcesem, znaczą trasę swych wojaży pasmem duchowych zgliszcz,
pozostawiając miejscowym pastorom i badaczom sekt naprawę szkód, jakie poniosły rozczarowane dusze, załamane swoim brakiem wiary. Korzenie herezji. Choć obecnie za głównego rzecznika słowa wiary uchodzi Kenneth Copeland, żaden z orędowników tej nauki nie ma wątpliwości co do tego, kto jest ojcem tego ruchu. Kenneth Hagin, zwany kordialnie tatą Haginem. Wielu przypisuje Haginowi otwarcie im oczu na prawdę o wiedzy objawionej i o skuteczności wypowiadanego słowa, jeśli idzie o uzdrowienie i pomyślność materialną. Jednakże porównanie pism Hagina i książek Kenyona, napisanych blisko 40 lat wcześniej, wykaże, że teorie Hagina nie są oryginalne, lecz zostały przepisane z dzieł Kenyona. W wielu przypadkach plagiat jest tak jaskrawy, iż zgadza się niemal co do przecinka. Udokumentował to w książce McConnell, tłumacząc niewiarygodne wprost podobieństwo swoich tekstów do pism Kenyona. Hagin broni się w rozbrajający sposób. Przecież objawienie dawał im obu ten sam Duch Święty. Jeśli to prawda, to byłby to jedyny w dziejach tego rodzaju przypadek działania Ducha Świętego właśnie w taki sposób. Nawet cztery Ewangelie nie są podobne jedna do drugiej w takim stopniu, w jakim Hagin naśladuje Kenyona. Liczy się jednak nie tyle to, czy Hagin przepisywał Kenyona, czy też nie, lecz fakt, skąd pochodzą idee zaproponowane przez obydwu. Ponieważ rewelacje Kenyona poprzedziły Hagina i ponieważ jest mało prawdopodobne, że Hagin nie popełnił plagiatu, warto zajrzeć do biografii Kenyona i sprawdzić, co ukształtowało jego światopogląd. Wpływy nowej myśli. Kenyon zaprzeczał, że głosi naukę religijną. Faktem jest jednak, że kształcił się głównie pod okiem tych, którzy tę właśnie filozofię wyznawali. Wielki wpływ miał na niego zwłaszcza okres spędzony w Kolegium Krasomóstwa imieniem Emersona, nazwanym imieniem jednego ze swych najsłynniejszych wykładowców, Charlesa Wesleya Emersona, wyznawcy metafizyki nowej myśli. Emerson przystał do ruchu nauki religijnej w 1903 roku i pozostał w nim aż do śmierci w 1908 roku. Filozofia przyjęta przez Kenyona stanowiła mieszankę nowej myśli z biblijnym chrześcijaństwem i najwyraźniej była obliczona na połączenie najlepszych cech obu tych światów. Nie jest do końca jasne, czy w okresie studiów Kenyon osobiście uznawał czy odrzucał nową myśl, natomiast pewnikiem historycznym jest fakt, że Emerson College był przez dłuższy czas wystawiony na jej nauki i praktyki uzdrowicielskie. Misją kolegium było kształcenie absolwentów, którzy wierzyliby, praktykowali i głosili Ewangelię nowej myśli autorstwa Charlesa Emersona. Pomimo, że Kenyon głośno odcinał się od niektórych podstawowych założeń metafizyki, to jego pisma odzwierciedlają jego skłonność właśnie ku takim założeniom. McConnell cytuje Kenyona: "Nie zajmujemy się mistycyzmem, filozofią czy metafizyką. Zajmujemy się podstawowymi prawami bytu człowieka, wielkimi prawami duchowymi, które władają niewidzialnymi siłami życia. Nie jest to żadna nowa metafizyka czy filozofia, jest to rzeczywistość. To Bóg wdziera się w sferę zmysłów, to Bóg udziela swej własnej natury duchowi ludzkiemu. Nie jest to psychologia ani metafizyka. To jest fakt absolutny. Bóg staje się częścią naszej własnej świadomości." McConnell wyjaśnia: "W każdym z tych przypadków Kenyon twierdzi, że jego nauka nie jest metafizyką, lecz bezpośrednio po takim twierdzeniu zamieszcza jakiś podstawowy dogmat metafizyki. Mówiąc na przykład o wielkich prawach duchowych, które rządzą niewidzialnymi siłami życiowymi, wyznaje deizm, czyli pogląd metafizyczny, iż wszechświatem rządzą bezosobowe prawa duchowe, nie zaś osobowy, wszechmocny Bóg. Kiedy pisze o Bogu wdzierającym się do sfery zmysłów, proponuje dualizm, czyli taki metafizyczny pogląd na rzeczywistość, według którego sfera duchowa i sfera fizyczna wzajemnie się wykluczają, a nawet są sobie przeciwne. W końcu mówiąc o Bogu, który udziela duchowi człowieka własnej natury i staje się częścią naszej świadomości, Kenyon opowiada się za deifikacją, czyli poglądem metafizycznym, według którego zbawienie jest równoznaczne z ubóstwieniem człowieka, mimo że w dopiero przytaczanym cytacie krytykuje nową myśl za takie nauczanie. Nie ma wprawdzie żadnego dowodu na to, że Kenyon postępował tak rozmyślnie. Jednak wśród przywódców dzisiejszych sekt tego typu praktyka to jest oficjalne odcinanie się od danego poglądu, a potem uznawanie go za swój tylko w nieco innych słowach, jest standardowym narzędziem służącym do robienia mętlików w myślach osób indoktrynowanych, tak by unieszkodliwić ich zdolność rozumowania. Jezus powiedział: "Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły,
ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig ani winogron z głogu. Nie twierdzę, że wszyscy orędownicy nauk słowa wiary są nieuczciwi. Twierdzę natomiast, że głoszą błąd. Jeśli zaś spojrzymy na korzenie ruchu wiary, spostrzeżemy, że gnostyczne drzewo, z którego wyrosła ich filozofia, jest złe i odwrócimy się od ich nauk ku czystemu słowu prawdy. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrawiam cię, kimkolwiek jesteś. Maczuga 71.